Zaledwie 2 dni temu słyszeliśmy dokładnie te same słowa psalmu. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. I w tym psalmie jest takie słowo: Pan przysiągł i tego nie odwoła. Tak jakby chciał do nas krzyczeć, wołać, że ta przysięga, z którą Bóg do nas przychodzi, jest absolutnie niezmienna. Żebyśmy nie zapomnieli, że Jego obietnica jest stała. Melchizedek, kapłan, o którym czytamy na kartach Starego Testamentu, to imię możemy tłumaczyć jako Król Sprawiedliwości albo Mój Król jest Sprawiedliwością. Melchizedek i ofiara, którą składa, jest zapowiedzią ofiary Jezusa Chrystusa. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. I my mamy być podobni do Jezusa, który swoje życie składa w ofierze za nas. Jezus jest jak Melchizedek, sprawiedliwością. Jezus jest tym, którego mamy naśladować. Być ludźmi gotowymi do składania ofiary z własnego życia. Ludźmi żyjącymi w pełni Bożą sprawiedliwością.